Cześć ludzie, dziś rzucimy okiem na mojego customowego Iron Fista i od razu na pierwszy rzut oka widać, że ma mało komiksowy kostium. Nie wiem jak wy, ja bardzo lubię, kiedy mam okazję zmienić wygląd bohatera, co widać w większości moich starszych customów, choć tak samo choćby przy Black Masku, którego niedawno oglądaliście pewnie. Trochę coś pozmieniać, zrobić po swojemu, poza tym. Ja też kiedy sobie wymyślę, żeby zrobić jakąś postać, patrzę na to, jakie części są dostępne. Jeśli mogę tanio, dobrze pozyskać na szybko części, które niekoniecznie są zgodne z tym, jak postać wygląda w komiksie, ale pasuje do mojego wyobrażenia, trafiają, tak jak tutaj. On jest zrobiony w całości z figurek Soty, oczywiście z wyłączeniem głowy, która jest z Marvel Legends. Seria to jest 12 chyba, Apokalipsa. Ale tak, oprócz tego ciało, ramiona, dołok, nie, przepraszam, same ramiona górne, górna część i dolne części nóg oraz stopy są od Gena w serii Street Fighter od Soty. Tu nogi, ramiona od dołu z łokciem i, aha, z łokciem, tak, tylko tyle, są od Vegi. A dłonie są wzięte od Ryu Hayabusy z Neki. Roboty z nim było trochę, musiałem dopasować te części, pozmieniać stawy w niektórych miejscach, przyciąć ramiona od Vegi, ponieważ były zdecydowanie za długie, i przy przycięciu oczywiście trzeba było zrobić miejsce, musiałem dokleić to, te bransolety, zrobić miejsce nowe na te dłonie pasujące do bransolet, jak widzicie. Przepraszam, dobra, ten kater mnie zabije. Co jeszcze? No tutaj można się przyczepić do tego, że nogi są. Tu spodnie są obcisłe, tu są trochę luźniejsze. Okej, okay, widzę, że to mógł być błąd. Zastanawiałem się, czy nie uciąć mu dołu od tego kipao. Ale w końcu nie uciąłem, właściwie dobrze zrobiłem, bo to działa także jako podstawka w takiej pozycji, żeby się nie wywalał. O, naprawdę, przepraszam. Te kawałki od jego bandany mają, są zrobione z taśmy kryjącej i z kawałkiem drucika w środku, więc można je na różne sposoby upozować. Ja akurat trzymam je z dołu. Jakby go, miał go bardziej w dynamicznej pozycji, pewnie bym zawiał je wiatrem czy coś. Jak widzicie, trochę ruchomych stawów ma. Sama farba to było trochę walki, z tego co pamiętam. Ze znalezieniem dobrego koloru, z uzyskaniem dobrego koloru. Jak zawsze są tu przynajmniej trzy warstwy zielonego, można powiedzieć. I co ciekawe, z tego co teraz widać, zresztą nie wiem jak z waszymi odczuciami, ale szczególnie ten Iron Fist, kiedy patrzę, znaczy w zależności od tego, w jakiej porze dnia na niego patrzę, on ma wtedy inne kolory tak naprawdę, w zależności od natężenia światła. Teraz jest taki, no nie wiem, ogórkowy, można powiedzieć. Czasami jest ciemniejszy, czasami jaśniejszy, czasami trochę zgniły. I muszę przyznać, że to mi się bardzo podoba. Fajny patent udało mi się zrobić przypadkiem. Jak wydaje mi się, że powinniście widzieć kilka różnych kolorów. Tak samo na nim. Żółty jest żółtym. On był chyba malowany jeszcze farbami Citadel, kiedy ich używałem. I żółty także jest podciągnięty washem, co jest dla mnie niezbyt częste. Nie za bardzo lubię tę technikę. Zdecydowanie wolę dry brushę. Dobrze to widać na masce, która ma kilka kolorów, tylko niech kamera się na niej skupi. Ok, tak samo rękawy. Rękawy też są zrobione z taśmy kryjącej, tak przy okazji, jak tutaj doły od bandany. Myślę, że właśnie wyszły dosyć fajnie takie podwinięte. I to właściwie tyle, wiecie. Nie będę się na nim za długo rozwodził. Pewnie gdzieś tam przy tym filmiku wrzucę link do niego w galerii na Figure Realm. Tak samo zrobię przy innych figurkach. Żebyście mogli zobaczyć. On akurat, z tego co kojarzę, bardzo podobał się ludziom, którzy go oglądali.
Dostałem kilka komentarzy, choćby od Ginasa Otome, co mnie bardzo ucieszyło samego siebie. Wtedy, kiedy jeszcze byłem nie za bardzo w customowaniu. Fajnie dostać pochwały za figurkę, która nie jest konkretnie moją ulubioną z tych, co zrobiłem. Ale wygląda dosyć fajnie, ludziom się podobała, także jestem zadowolony. Na półce z Marvel Legendsami pasuje. W takiej pozycji można go nawet ustawić koło Marvel Selectów, ponieważ jest schylony, więc nie będzie widać, że jest niższy w pozycji stojącej. Jeśli ktoś by chciał go zrobić, oczywiście zawsze jestem otwarty na zamówienia. Ktoś chce z was figurkę? Dajcie znać, umówimy się. Ja dla was mogę coś zrobić. I to tyle. Mam nadzieję, że spodobało się mnie tak. I dzięki. Do następnego razu. Na razie.